Zleciałam ze środka. Kto to tu postawił? Boże. Mama, tylko... Mama szukała parówek. Usłyszałem takie... A potem... I jeszcze... Przestępowaliśmy tam przez trupy ludzi. Nie potrafię tego zapomnieć. I kiedy zamykam oczy, wydaje mi się, że znów widzę wybuch i tamto wszystko. Przed wojną w ukraińskim mieście Mariupol mieszkało 430 tysięcy ludzi. Zginęło tam więcej cywilów niż w jakimkolwiek europejskim mieście po II wojnie światowej. Filmujesz? Tak. To historia Mariupola opowiedziana i sfilmowana przez jego mieszkańców. W teatrze schronili się uchodźcy z przedmieść w nadziei, że ich oszczędzą. Wzięłam telefon, bo postanowiłam rejestrować to, co się z nami działo. Bo ta wojna stawała się koszmarem. Przybierała tak niewiarygodną skalę. Chcieli tylko przeżyć. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że to wszystko działo się naprawdę. Coraz bliżej. Uciekajmy stąd. I tak jest codziennie. 50 razy dziennie. Mamo. O Boże, mamo, ratuj. Tego Mariupola, jakim się stał przez ostatnie 5-7 lat, tego pięknego europejskiego miasta, już nie ma. Umiera na naszych oczach. Jakie to wszystko pojebane. Mariupol. Opowieści mieszkańców. Urodziłam się i wychowałam w Mariupolu. To miasto mojego dzieciństwa. Dla mnie Mariupol nigdy nie był miejscem pobytu. Był sensem życia. Aleftina, prezenterka Mariupol TV. Prowadziłam program Poranek Mariupola. Codziennie mówiłam: dzień dobry, Mariupol. Це було так дуже-дуже класно. Було супер. Доброго ранку, Маріуполь. Дзień добрий, Маріуполь. Нашим гостем є дziś депутовани. Моя професія пов'язана з Маріуполем. Моя праця є зв'язана з Маріуполем. Експлорувала місто, його закутки, przeróżne пам'ятки, культури. Pójdźcie do parku nad morze, przejdźcie się centralną aleją. Spróbujcie czebureka. Chodźmy. To miasto ma tyle warstw, tyle wplecionych w nie kultur. Diana, artystka. Diana Bierk.
Diana Berg, dzień dobry. Dobre jutro. Dzień dobry. Diana, to twoja dawna mieczta, żeby... Diano, marzyłaś o zorganizowaniu w Mariupolu Festiwalu Równości. Formuła bardzo mi się spodobała i pomyślałam, że trzeba to zrobić w Mariupolu. Miasto stało się o wiele bardziej europejskie. Zabrałam znajomych nad morze. Mówili, o rany, Mariupol, jak tu pięknie. Jego największym skarbem są ludzie, życzliwi i otwarci. Dobrzy. Jestem anestezjolożką. Mam 29 lat. Czy raczej lekarzem, anestezjologiem? Zdenerwowałam się. Oksana, anestezjolożka szpitala w Mariupolu. Mieliśmy bardzo dobry zespół. Nasz szpital został wyremontowany. Wszystko szło do przodu. Mam męża i syna, Nikitę. Syn ma 7 lat. W tym roku przenieśliśmy się do nowego mieszkania. Pięknie je wyremontowaliśmy. Kochaliśmy Mariupol, bo było to miasto przyszłości. Tak się o nim mówiło. Prawda, że ma piękny głos? Mam na myśli Anię. Anna, nauczycielka. Uśmialiśmy się, bo dziecko tłumaczyło... Mariupol rozkwitał. Był perłą Donbasu. Z mężem Kyryłem poznaliśmy się rok temu. Na początku nie chciałam jechać do niego w gości, bo miałam dużo pracy. Ale kiedy dowiedziałam się, że ma psa husky, zgodziłam się. Dwa tygodnie później oświadczył mi się. Rok temu wyszłam za Kryła Zajcewa. Mówił, że bardzo pragnie dziecka. Chce mieć rodzinę. Po miesiącu zaszłam w ciążę. I w podróż poślubną udaliśmy się we troje. Po ślubie mąż i ja marzyliśmy o własnym domu, o własnym, małym, ładnym ogródku. Urodziłam się w Związku Radzieckim. Jestem dzieckiem ZSRR. Olga, księgowa. Wtedy Mariupol nazywał się Żdanow. Jeśli chodzi o mój stosunek do Rosji, uważałam, że jesteśmy jednym i tym samym. Wszyscy mieli krewnych w całym ZSRR. Odwiedzali się nawzajem. Po 2014, jak u wszystkich na Ukrainie, mój stosunek do Rosji nie mógł się nie zmienić. W 2014 roku Rosja zajęła część południowej Ukrainy. Mariupol został zaatakowany. W 2014 Mariupol zajęły wojska DLR. DNR.
Ale chłopcy z Azowa bronili Mariupola. Azow to bardzo patriotyczna organizacja. Broniła Mariupola do końca. Atak na miasto nie powiódł się. Batalion Azow, początkowo prawicowa bojówka, został włączony do sił zbrojnych Ukrainy. Po 2014 można powiedzieć, że Mariupol przyjął kierunek europejski. Ostatniego Sylwestra spędziłam w Mariupolu. Sylwester był piękny. Wszyscy mówili, wkroczymy w nowy, piękny, szczęśliwy 2022 rok. Ale wszystkich nas niepokoiły rosyjskie wojska. Przy granicy Ukrainy stoi ponad 100 tysięcy rosyjskich wojsk. Zacznę od tego, że współczesna Ukraina została w całości stworzona przez Rosję. Wszyscy słuchali przemówienia Putina. To nieodłączna część naszej historii, kultury i przestrzeni duchowej. Ukraina nigdy nie miała trwałej tradycji własnej państwowości. Gdy usłyszeliśmy te obłąkane, wypaczone słowa, co robią mieszkańcy Mariupola? Wychodzą protestować. I tak zrobiliśmy. Ja była 22 lutego byłam na wiecu pod teatrem. Byliśmy pewni, że ukraiński Mariupol odeprze wszystko, bo jest ukraińską fortecą, przed murem. Przyszłam tu z dzieckiem, by pokazać, że kochamy nasz kraj. Miałam przeczucie. Taki silny lęk. Mówiłam w pracy, że się niepokoję. Ale mnie uspokajali. Nie denerwuj się, nic się nie stanie, będzie dobrze. Dzień pierwszy, 24 lutego 2022 roku. Obudziły mnie wystrzały artylerii. Nakarmiłam dziecko i przejrzałam Facebook na telefonie. Obudziłam się przed budzikiem, bo zadzwoniła do mnie mama. I powiedziała, że wybuchła wojna. Mariupol w tej chwili. Filmowałam wszystko, co działo się wokół, bo widziałam to ze swojego balkonu. Dawajcie, chłopaki, dowalcie im. Zaczęło przychodzić mnóstwo SMS-ów, że się zaczęło. Wojna, wojna. Włączyłam telewizor i zobaczyłam wystąpienie prezydenta, jak mówił, że atakowane jest całe terytorium Ukrainy. Nie boimy się Rosji. Nie boimy się. Bronimy naszego kraju. Nie boimy się niczego. Na szkolnej grupie zastanawialiśmy się, co robić.
Puszczać dzieci do szkoły, czy nie? Elena, urzędniczka. Po kolei rodzice pisali, zostajemy w domu. My też. I cała klasa uznała, że dzieci zostają w domu. Zbierałam się do pracy, a Jegor mówi, mamo, nie idź, zostań, boję się o ciebie. To kolejka do bankomatu. Ludzie próbują wybrać pieniądze. Burmistrz mówił, żeby nie panikować. Zadzwonił brat i mówi, wyjeżdżamy z miasta, pakuj się, bierz dziecko, jedziemy. Powiedziałam, nie wyjadę, mam pracę. Mówi, jaką pracę? Wybuchła wojna. Ja na to jestem lekarką. Ktoś musi być w szpitalu, udzielać pomocy. Nie wyjadę. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Przy czym nie mamy w planach okupacji Ukrainy. Nikomu niczego nie zamierzamy siłą narzucać. I właśnie tak walczy z nami Putin, który mówił, że cywile nie ucierpią. Kolejne uszkodzone domy. Kiedy pierwszy pocisk uderzył w pobliżu naszego domu, nie wiedzieliśmy, co robić. Schowaliśmy się za szafą, by uchronić się przed szkłem z okien. Objęliśmy się i staliśmy tak z 15-20 minut. Wtedy dostałam ataku paniki. To strach nie do opisania, zwierzęcy. Jedna myśl w głowie, żeby pocisk trafił i zabił wszystkich na miejscu. Albo niech przeleci obok. Dzień trzeci. Rosyjskie wojska są 27 kilometrów od śródmieścia Mariupola. Napisałam SMS. Tato, moje dzieci się boją. Od strzałów giną cywile. Odpisał, nieprawda, zmyślasz. Wiktoria. Mój ojciec mieszka w Rosji. Całkowicie popiera Putina i tak zwaną specjalną operację. Mówi, że to nieprawda. To wasi was ostrzeliwują. Powinnaś upiec ciasto, wyjść Rosjanom na spotkanie, paść do nóg i podziękować za wyzwolenie. Powiedziałam, że jeśli rosyjski żołnierz wejdzie do mojego domu, gdzie będą moje dzieci, poderżnę mu gardło, ale nie pozwolę u siebie żyć. Kryło pracował wtedy w hucie Azovstal. Dostał SMS, że możemy się ukryć w tamtejszym bunkrze. Spakowałem, co się dało. Wzięliśmy pokarm dla niemowląt i pampersy. Jedzenia mieliśmy na tydzień. Huta Azovstal. Batalion Azow ustanawia bazę w hucie. Dołączają do niego setki ochotników. Mąż dziś poszedł na wojnę jako ochotnik. Kryło postanowił wstąpić do Azowa 28 lutego. Powiedziałam, że jeśli pójdzie, to się z nim rozwiodę. Ale wiedział, że tego nie zrobię. Nie zmożę pójść. Пусть все, кто
Idź odprotiw nas. Niech wszyscy, którzy na nas idą, poczują to wszystko, co my czujemy. Powiedział, strasznie chcę, żebyśmy mieli dziewczynkę. Obiecałam mu, że jeśli wróci, będziemy mieć córkę. Wy zabieracie u matki dzieci. Odbieracie dzieci matkom i mężów żonom. Powinna być za to kara. Myślę, że boję się tak jak nigdy w życiu. Kiedy się boisz, albo kiedy wokół trwa wojna, tak, zbliża się. Kurwa. Słyszysz tylko bombardowanie. Jest coraz bliżej i bliżej. Zaczęli ostrzeliwać Śródmieście. I nagle jesteś w horrorze. Było kilka nalotów. To wszystko jest przerażające. Leci tu. Gotowa? Tak. Syn bardzo nie lubił schodzić do schronu. Było to dla niego emocjonalnie bardzo trudne. Krzyczał, płakał. Nie dało się go wyprowadzić z histerii. Mamo, chce wolności. Trzeba tu przynieść wody. Mamo, nie trzeba. Tu jest bezpiecznie. Proszę cię. Tu jest bezpiecznie. Strasznie jest w domu. Po ciężkim ostrzale, po którym wyleciały nam szyby z okien, zabraliśmy, co się dało, i poszliśmy. Najstraszniejsze było owinięte ciało na ulicy, przy którym płakała kobieta. Kiedy ostrzał się nasilił, musieliśmy nocować w piwnicy. Było tam oczywiście wilgotno, zimno, był kurz, dzieci kaszlały. Kochanie, chcesz spać? To dzieci, są ruchliwe. A dużo ludzi mówi, nie hałasować, nie biegać. Nikita nie rozumiał, dlaczego Rosja na nas napadła. Trudno wytłumaczyć dziecku, które pyta, co takiego zrobiliśmy, że Rosja na nas napadła. Mówił, za co, dlaczego? Mnie, dorosłej, trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. To było bardzo trudne. Wrażenie jakiegoś koszmaru.
Absurdalnego, nielogicznego koszmaru, z którego nie mogę do tej pory się wydostać. Wydaje mi się, że zaraz mnie obudzą i powiedzą, że to był sen i wszystko jest w porządku. Zwyczajne podwórze. Julia, menadżerka projektu. A oto wojna. Samo centrum Mariupola. Po tygodniu mamy katastrofę humanitarną ze śmieciami. Ostrzał stał się intensywniejszy i zrozumieliśmy, że jesteśmy w pułapce. Rakieta trafiła w podwórze. To okno fala uderzeniowa wyrwała z pierwszego piętra. Pogodziłam się z tym, że nie będzie światła, łączności, wody, gazu, niczego. Powstało pytanie, co robić, jak przetrwać. Toaleta, z której korzysta całe podwórko. Więcej pokazywać nie będę, bo kanalizacja jest zapchana. Tak żyjemy, kurwa, w XXI wieku. Z każdym dniem miasto staczało się w niepojętą otchłań. Decydującym czynnikiem było dla nas odłączenie gazu. Kiedy zabrakło gazu, ludzie byli zmuszeni gotować na dworze. To nasza wspólna kuchnia polowa. Nasi mężczyźni to zuchy. Gorące pożywienie było w Mariupolu luksusem. Koniecznie proszę sfilmować kuchenkę. Kiedy jadłam, znów zaczął się ostrzał. Ale zjedzenie gorącej zupy było ważniejsze od ratowania swojego życia. W mieście zapanował chaos. Po prostu chaos. Proszę, ludzie grzebią trupy sąsiadów w podwórkach. Kurwa, w podwórkach. To katastrofa. Bierz go. Podnieś. Podnieś. Gdzie go? Ja pierdolę. Już myśleliśmy, że nie przeżyjemy. Byliśmy pewni. Zapisaliśmy numery telefonów. Ja swojej mamy i włożyłam Nikicie do kieszeni. Na wypadek, gdybyśmy się rozdzielili i ktoś by go znalazł. Żeby mogli skontaktować się z rodziną. Przechodzę załamanie, bo jestem przestraszona i wściekła. Czuję się do niczego, bezradna i... Kurwa, nie wiem. Nigdy się tak nie czułam i... Nie wiem, jak to opisać. Tylko płaczę i płaczę. Nie wiem, mam nadzieję, że przeżyję. Pocisk uderzył tu. Ludzie od razu sprzątają.
straszne, ja nie znałam, jak ich spiąć. Nie wiedziałam, jak chronić dzieci. Postanowiłam obrócić wannę do góry nogami, żeby dzieci mogły siadać pod nią. Dzieci siedzą w wannie, żeby je zabezpieczała. Pod wannę, żeby ich mogło to zabezpieczyć. Mąż był w Polsce. Prosił, żebym wzięła dzieci i wyjechała z Mariupola. Na co ja odpowiedziałam, powiedziałam, że w tej chwili to niemożliwe, bo miasto jest otoczone i jeśli ktoś próbuje się wyrwać, po prostu go zabijają. Ludzie bali się wyjeżdżać i zostawać. Był to wybór między dwoma sposobami śmierci. Albo szybką, albo taką bardzo męczącą i powolną, jeśli zostawało się w mieście. Podjęliśmy decyzję w dniu wyjazdu. Wiedzieliśmy, że była to szalona decyzja i że musimy się jej trzymać. Widzieliśmy szczątki samochodów, płonące hale. Nagle zobaczyliśmy kolumnę. Dwa czołgi w kolumnie. To obłęd. Wycelowały w nas swoje działa. Działa czołgów. Przejechaliśmy między nimi. To był najbardziej zwariowany moment. Właśnie uciekłam z Mariupola. Mam wrażenie, że nie planuje się okupacji Mariupola, tylko jego zniszczenie. Czuję się okropnie, bo porzuciłam wielu mieszkańców Mariupola. Ludzie potwornie cierpią. To przerażające i nadal jestem w szoku. Dzień 8. Mariupol jest okrążony przez rosyjskie wojska. Prawie nie ma prądu, ogrzewania, bieżącej wody i zasięgu telefonicznego. Ja pierdolę. Wszyscy na dół. W porządku? Trzymaj się. Tutaj. Tędy. Pomału. Wszyscy na dół, ostrożnie. Przekonaliśmy się, co znaczą samoloty. Wzbudzały największy strach, bezradność i oczekiwanie śmierci w Mariupolu. Taki narastający dźwięk. Dźwięk śmierci. Kulisz się i przykrywasz dziecko. I jednego dnia... Któregoś dnia... Włóczyło się taki w nasz budynek. Trafiło w nasz budynek. Zatrzęsło nim z taką siłą, jakiej wcześniej nie było. Bomba trafiła w miejsce, gdzie była nasza kuchnia. Wyryła ogromny lej. Zobaczyłam, że mąż kogoś wygrzebuje. Było tam jeszcze kilku mężczyzn. Krzyczeli, że pod gruzami jest nasz sąsiad, Wania. Mąż wziął go za ręce, ktoś inny za nogi. Zamiast człowieka to była skóra z kośćmi i mięśniami.
Nic w nim nie ocalało. Był cały pogruchotany. Nie ma niczego cielego, on весь był перебитий. Охуеть. Я пердоле. Где-то глубина 6-7 метров глубокости. Машины просто улетали. Самоходы прували. Rodzice poszli spać. Mąż i ja zeszliśmy do piwnicy. Usłyszałam samolot i spojrzałam na zegarek. Wszystko nastąpiło w sekundę. Kiedy powoli zaczęłam odzyskiwać słuch, usłyszałam głos męża. Ola, pomóż mi. Ola, pomóż. Odgrzeb mnie. Jestem przy schodach. Miałam do połowy przysypane nogi. Nie mogłam się ruszyć. Widziałam go. Był 2 metry ode mnie. Nie siedział, chodził się w 2 metrach od mnie. No, ja nie mogła dociągnąć się nawet do niego. Ale nie mogłam się do niego doczołgać, tym bardziej pomóc. Po jakimś czasie usłyszałam jego chrapliwy oddech i koniec. Zamilkł. Żyć mnie nie chciałam. Nie chciałam żyć. Byłam bezradna. Rozumiałam, że chcę czy nie, ginę. Хочу я этого или не хочу, просто ну, я погибаю. Вот. И чтобы ускорить процесс, я... Żeby to przyspieszyć, нашла острый камень. Znalazłam ostry kamień. Сделала. И zrobiłam to. Я потеряла много крови. Straciłam dużo krwi. Какое-то время и я увидела, ale po jakimś czasie zobaczyłam, że krew zakrzepła. W этот момент я Wtedy pomyślałam, że skoro nawet to mnie nie zabiło, to widocznie z jakiegoś powodu do czegoś jeszcze jestem tu potrzebna. Mąż miał na imię Walerii. Odmienił moje życie. Uszczęśliwił mnie. Dał mi takie życie, o jakim marzy każda kobieta. Azovstal to miasto w mieście. Myślę, że było tam około 1000 cywilów. Mój Światosław był najmłodszy. Jest tam prawie 40 bunkrów. Pomieszczenia znajdują się głęboko pod ziemią. Było wilgotno. Rurociągi były stare i zepsute. Nad nami znajdowały się toalety i prysznice. Nie ma pampersów, więc robimy takie pieluchy. Dziecko się męczy. Wszystko ma odparzone. Codziennie rano, idąc po obudzeniu do toalety, słyszało się w wentylacji czołgi, serię z automatów. Kryło, mąż Hanny, stacjonuje w innej części huty.
Скажи, папа, привет. Powiedz, cześć, tato. U nas w porządku, jesteśmy dzielni. Да, мы маму таскаем. Ciągniemy mamę za włosy. Вот. Мій чоловік, він mąż przyszedł do bunkra tylko dwa razy. I ci dwa razy przyniósł jedzenie dla cywilów, i pampersy, i mieszankę dla syna. Ранок це було Поранки були найтрудніші. Взагалі упродовж дня. Бо будеш і розумієш, що то не сон. Знаєшся, і ти розумієш, що це не сон, що це твоє життя. Же то твоє життя. Це все, що в тебе є. Все, що маєш. Можливо, взагалі останні дні. І може свої останні дні спендиш тут. Przed minutą, kurwa, jedliśmy czebureki. Oj, blядь, przyleciała. Ja pierdolę, trafiła. Andon, jebany. Skurwysyny jebane. Słuchaj, to dom zniszczony. Tamten dom zniszczony. Podejrzewam, że nasz będzie następny. Dzień 10. Rosja i Ukraina negocjują zielony korytarz, by ludzie mogli się wydostać. Punktem zbornym jest teatr Mariupola. Teatr. Każdego dnia chodzili do budynku. Codziennie chodziliśmy do teatru, by pytać o ewakuację. Codziennie widzieliśmy, ilu jest tam cywilów. Jak wielu mieszkańców schroniło się w teatrze. Ludzie leżą wszędzie. Tu leżą. Tu. W naszej suterenie znajdują się ludzie. Kiedy mówili, że nie mają gdzie się podziać, bo ich domy zbombardowano, i przychodzili do nas, mówiliśmy, coś znajdziemy. Znajdziemy miejsce. Sergiej, aktor teatru Mariupola. Spójrzcie. Tu wydawane są posiłki. W pierwszej kolejności obsługujemy dzieci, kobiety i seniorów. A potem mężczyzn. Kto zje, ten zje. Nasz kucharz, Misza, powiedział, gotowałem dla 1500 ludzi i nie starczało. Tu leżą, śpią. Ktoś na stojąco, ktoś na leżąco. Kiedy ogłosili możliwość ewakuacji, pod teatr zjechało mnóstwo samochodów. Zapełniły całą okolicę. Po czym zjawił się policjant i oznajmił, że dziś zielonego korytarza nie będzie. I zaczął się napływ ludzi. Na początku nas oszukali. Powiedzieli, że spod teatru będą wyjeżdżać autobusy. Pojechaliśmy do teatru, patrzymy, a nie ma żadnych autobusów. A potem usłyszeliśmy bardzo głośny huk. Bardzo. I potem pobiegliśmy. W teatrze znaleźliśmy się przez przypadek. I koleżanka zaproponowała, żeby wejść do teatru i posiedzieć, ogrzać dzieci. Na noc zakładaliśmy dzieciom rękawiczki, żeby nie marzły im ręce, gdyby wyciągnęły je z kieszeni. Było ciemno, nie pozwalali nam zapalać latarek ani świeczek, bo było to niebezpieczne. Latały samoloty. Słyszeliśmy je. Dajcie ten korytarz, żeby wywieźć kobiety, dzieci i rannych. Prosimy. Nie wiem kto i jak, ale kurwa skończcie z tym. Mówiło się, że otwierają zielony korytarz,
Ale nikt go nie zapewniał, bo ostrzał nie ustawał. Ludzie wyjeżdżali na własne ryzyko. Zielony korytarz nigdy nie był zielony. Co za koszmar. To moje podwórko, mój dom. Pierwszy raz w życiu prawdopodobnie miałam atak paniki. Przez niemal godzinę nie mogłam normalnie oddychać, złapać tchu. Byłam w histerii. To moi sąsiedzi. Nie mogliśmy ich nawet pochować. Ziemia była tak zamarznięta, że nie można było ich uprzątnąć. W cywilizowanym świecie jesteśmy przyzwyczajeni, że jeśli coś się stanie, ktoś wpada pod samochód czy zasłabnie, przyjeżdża karetka, policja. A tu nic. Zabili ludzi, a wszyscy przechodzą obok. Podziękujmy Putinowi i wyzwolicielom. Zginęło 6 dorosłych i 2 dzieci. Kiedy jeździłam do pracy, nigdy nie wiedziałam, czy dotrę, bo jeździliśmy pod ostrzałem i ryzykowaliśmy życie. No i też ryzykowali swoje życie. Ja, конечно, rozrywałam. Oczywiście byłam rozdarta między domem i pracą. Dziecku mówiłam, rozumiesz, że twoja mama jest lekarzem i że muszę pomagać innym dzieciom? Odpowiadał, tak, rozumiem. I kiedy wychodziłam, on szlochał, płakał. Nie chciał mnie puszczać. Przejazdy do pracy stają się zbyt niebezpieczne. Oksana zostawia rodzinę i przeprowadza się do szpitala. Było mi bardzo, bardzo trudno z myślą, że oni są daleko. I że nic o nich nie wiem. Sytuacja w szpitalu była krytyczna. Całe piętro było we krwi. Od urazów, ran. Traum. Obrażeń. Było bardzo dużo dzieci. Przez ostatnie 4 lata próbowaliśmy zajść w ciążę. Zabieremienić. Kiedy zrobiłam test i zobaczyłam pozytywny wynik, podeszłam do męża, pokazałam test. Jak to pozytywnie? Pytał. Ucieszyliśmy się. Olena, inżynierka. Nie chciałam rodzić w schronie. Chciałam rodzić przy lekarzach. Była z lekarzami. Kiedy jechaliśmy do położniczego, to kierowca wiózł nas bardzo szybko. Strach było jechać. Bo nie było wiadomo, co dzieje się w mieście.
szpital położniczy. Снаряд упал возле Pocisk uderzył niedaleko szpitala. Повреждения не серьёзные. Uszkodzenia nie były poważne. Dlatego powiedzieli mi: idź na górę, będziesz rodzić na sali. Ludzie patrzyli, jak rodzi się mój syn. Cieszyli się. A jak tylko się urodził i mi go pokazali, spytali, jak dam mu na imię. Była to bardzo radosna, niezwykła chwila. Dzień 14. Szpital położniczy w Mariupolu. Rano zbadali Miszę, pokazali, jak się nim zajmować, zaszczepili go. Usłyszałam dźwięk nadlatującego samolotu. Именно звук самолета. Получается, я упала. Упадłam. Фала uderzeniowa mnie przewróciła. И я оборачиваюсь. Odwracam się. Świszcze wiatr. Nie ma okien. Tam było widno, że na zewnątrz na widać płonące samochody. Oni byli вот как консервные konserwy, так вот все погięte i горели. W płomieniach. Много раненых. Mnóstwo rannych. Krwi. Ja jeszcze widziałam, że na Miszy też są okruchy szkła. Стёклышек, то есть, ну, я его как бы накинула. Narzuciłam na niego kocyk. Nic ci nie jest? Gdzie mama? Chodź. Spokojnie. Ciężko ranne ciężarne zabrano do innych szpitali. Ich odwiezli w drugie bolnice. Kobieta na noszach ma na imię Irina. Trafia do szpitala, gdzie pracuje Oksana. Kiedy zobaczyłam ranę, od razu zrozumiałam, że będzie ciężko. Doskonale pamiętam, jak wzięła mnie za rękę. Złapała ją. Ścisnęła i powiedziała: proszę mnie nie ratować. Nie chcę żyć. Kiedy wyjęto dziecko, nie wykazywało oznak życia. Widziałam kolegów, którym ciekły łzy. Просто у них слезы текли. Просто ручье. Чуркем. Я ничего страшнее. Не видела в жизни ничего горшего от того. Запаковывали. Как всадились мы до черного ворка молодую кобету. С ее детенком. Ułożonym pod jej piersią. Szpital. Huta Azovstal. To je kaszka? Już jem kaszkę. Brawo. Просто коли ти там знаходишся, відчуття там в доле тратиш ще почуття часу. Загублюється. Ти не можеш не одружняш дня від ночі. Всі дні вони як Wszystkie dni są jak jeden wielki dzień świstaka. Jak w filmie. Ostatni raz Kryło przyszedł do bunkra i ostatni raz go widziałam 11 marca.
Ja z początku jego na początku go nie poznałam. Ja prosto bacię, że idę. Zobaczyłam żołnierza w hełmie z brodą, wychudzonego. Taki schudły. I ja bacię, że i patrzę, że całuje w policzek mojego syna. I ja думаю, pomyślałam, czemu jakiś obcy żołnierz całuje moje dziecko? Військовий, постороння людина цілує мого сина. Ja potem вже виходжу. Podeszłam bliżej do światła i wtedy zobaczyłam, że to mój mąż. Ja побачила, що це мій чоловік. A i він приніс ще книжку. Przyniósł książkę Robinson Crusoe. Тому що він знає, що я дуже wie, że uwielbiam czytać. I цю книжку потім cały bunkier czytał tę książkę, bo to historia podobna do naszej. Схожа на нашу історію, бо ми були byliśmy в бункері, як на безлюдній виспі. Odcięci od świata. Ja pamiętam, jak go odprowadziłam. Więc сказав, що кохаємо. Powiedział, że mnie kocha, spojrzał na mnie. Tak jak podobał się jakby ostatni raz. Ja spytałam w niego, czy spytałam, czy wróci, i nie odpowiedział. Po prostu poszedł. Teatr. Ktoś zaproponował, by napisać dzieci wielkimi literami, żeby napis był widoczny z samolotu. Ludzie pytali mnie, co z nami będzie. Mówiłem, wszystko będzie dobrze, mamy napis dzieci. Nikt nie będzie ostrzeliwać, bombardować budynku, gdzie są dzieci i kobiety. Byłem tego pewien. Dzień 21. Teatr w Mariupolu. Dziewczynka zabrała z sobą. Weszłyśmy z córką na pierwsze piętro. Dostała jedu, która wzięłam jedzenie i uznałam, że trzeba nakarmić dzieci. Można pokarmić dzieci, da? A mama mnie pozwała. Mama zawołała mnie na jedzenie. No ja. A ja mówię, nie jestem głodny, chcę się bawić. Nie znam, czemu, no, nie wiem dlaczego, ale tamtego dnia zmusiłam go, żeby ze mną poszedł na pierwsze piętro i zjadł. Było około w pół do 11. Żona mnie przytrzymała, bo chciała porozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać i nastąpił wybuch. I potem a potem ciemność. No ja 3 sekundy w ogóle nie pojmałem. Przez parę sekund nie rozumiałem, co się dzieje. Próbowałem zrozumieć, co to było. Zrzucili bombę na teatr w Śródmieściu. Pierwsza myśl to gdzie dzieci? A ja krzyknąłem, Żenia, żyjesz? Odpowiedziała, że tak, i zaczęliśmy się wygrzebywać. Syn krzyczał, mamusiu. Ale córki nie słyszałam. Nie słyszałam jej krzyku, płaczu. Tuż po wybuchu mnóstwo ludzi krzyczało. Dzień wcześniej zbombardowali remizę, więc nie było komu gasić. Pamiętam chłopca, który krzyczał, tato, tato. Był w histerii. Próbowałam ją znaleźć, wymacać na ziemi. I kiedy dym się rozwiał i trochę łatwiej było oddychać, a potem zaczął spadać gruz i Nastia milczała. Po prostu milczała. Milczała. Do chwili, kiedy mama jej szukała i Nastia powiedziała, mamo. Usłyszałam jej krzyk, mamusiu. Młodsze dziecko wzięłam na plecy, drugie trzymałam za rękę i tak pobiegliśmy. I jeszcze przestępowaliśmy tam przez trupy ludzi.
No, a nie pamiętasz, как... Пам'ятаєш, як лежали? Да, вот так лежали. Так. Закрывали глаза, я думал, что... Замыкали очи. Myślałem, że umierają. Może i tak było. Труп девочки. Widziałem ciało dziewczynki. Nie знаю, лет ей. Miała może z 8 lat. 8. No ja просто понимал, что wiedziałem, że nie da się jej pomóc, bo no, голова была miała zawalena. Głowę zasypaną gruzami. Dziewczynka. Ta dziewczynka no, to strasznie jest najstraszniejsza. Śnica po nocy. Śni mi się po nocach. Teatr. Według świadków było tam ponad 1000 osób. Ukryli się przed bombardowaniem. Kiedy tam dotarliśmy i zobaczyliśmy, co stało się z teatrem, ostatecznie dotarło do nas, że nasze miasto umiera. Zrozumieliśmy wtedy, jak bardzo Rosjanie chcą zdobyć Mariupol. Zrozumieliśmy, że trzeba wyjść pieszo dokądkolwiek, bo tu zginiemy. Bo następna bomba, jaka przeleci nad Mariupolem, może spaść na nas. Syn zaczął krzyczeć: chodźmy, spakujmy się i chodźmy. Rodzice i brat zostali. Mama, bo nie mogła tak daleko iść. I może wątpiła, czy na drodze byłoby bezpieczniej niż w piwnicy. Ale ja wiedziałam, że trzeba iść. I poszliśmy w kierunku tych dźwięków śmierci, dźwięków samolotu. Miasto było zmasakrowane. Przybłąkał się do nas pies, brązowy labrador. Hansik od razu nazwał go Czekoladek. Ale to mu przypominało, jak długo nie jadł czekolady, więc skrócił to do Ladek. Nie zgadywać to słowo. Просто скоротив його до ладік. Йшли понад морем. Шлишми над морем. Небо було дуже чисте. Небо було przejrzyste. Собака наша також погоджувала. Пес шедув з нами. Розуміло було, що навіть... Було ясно, що якщо уда нам ще дотрzeć до безпечного місця, wydostać z piekła Mariupola, to trafię do własnego piekła, gdzie nigdy nie zaznam spokoju. Płakałam przez całą drogę, bo wiedziałam, że może nie zobaczę już rodziców i brata. Rosyjskie wojska podchodzą do Śródmieścia. My do последнего chcieliśmy do końca zostać w szpitalu. No, после того, ale kiedy do naszego szpitala weszli rosyjscy wojskowi, zeszli ruskie wojenne, resztki nadziei, jakie jeszcze mieliśmy, przepadły. U nas była, no, jej nie stało. Strzelali ze swoich wozów i dział w pobliskie budynki. No, raczej oni nie planowali. Nie zamierzali wypuszczać lekarzy.
Русские твари. Мы просто переоделись. По просту się przebraliśmy w swoje codzienne ubrania. Naciągnęliśmy kaptury na oczy. No i wyszliśmy. I wyszliśmy ze szpitala parami. Po dwa czeka my wychodzili. Przejdźmy za blok. Było strasznie. Zburzone budynki, domy. Patrz pod nogi. No, w какой-то момент. W pewnym momencie myślałam, że nie dobiegniemy. Kiedy dobiegłam do pewnego miejsca, złapałam tam słaby zasięg i odebrałam wiadomość od męża, że udało im się wyjechać. Rozpłakałam się ze szczęścia, bo odetchnęłam i zrobiło mi się lekko na sercu. Pojawiła się nadzieja, że skoro oni wydostali się z miasta, to i nam się uda. Ruski mir w pełnej krasie. Ciężkie metalowe przedmioty latają nad głową. Płonie czyjeś mieszkanie. Kurwa. Ja pierdolę. Całą noc i dzień nieprzerwanie trwał ostrzał śródmieścia. Całe centrum płonęło. Podjęliśmy decyzję o wyjściu z miasta. Nie było odwrotu. Tysiące ludzi tworzą konwoje, usiłując uciec z Mariupola i dotrzeć w głąb Ukrainy. Gdy dotarliśmy do Rogatek, zobaczyliśmy kolejkę samochodów długości 4 kilometrów. Strach pogania, chce się jechać szybciej, bo bombardują. To było przerażające. Przejechaliśmy wiele rosyjskich posterunków. Myślałam, że nigdy się nie skończą. I nagle byliśmy w domu. Kiedy usłyszeliśmy dzień dobry po ukraińsku, spytałam, mogę pana uściskać? To było takie nierzeczywiste, bo myślałam, że już nigdy nie zobaczę rodziców. A tu nagle byliśmy razem, żywi. To był najlepszy dzień w moim życiu. Alevtina wydostała się z Mariupola z mężem i synem, ale jej rodzice pozostali w mieście. Jak tylko wyszłam z miasta, myślałam o tym, jak wydostać rodziców i brata. Szłam z tą myślą i zobaczyłam znajomego, Denisa. Od razu spytałam, czy zna kogoś, kto może pomóc wydostać ludzi z Mariupola. Na co on trochę buńczucznie odpowiedział. Byłem tam kilka razy wczoraj po rzeczy. Może dziś pojadę znów. Poszliśmy do miejscowej szkoły, gdzie był ośrodek dla uchodźców.
І буквально за годину мені за по годині Денис задзвонив і сказав, що їде до Маріуполя. Він буде їхати в Маріуполь. Але якщо він хоче, щоб я забрав, але якщо хоче, щоб забрав моїх батьків, то мені також треба їхати з ним. Звісно, я їхала. Згодилася з тяжким серцем. Устискала дитину як назавжди. Тому що розуміла, повідомила, що можу не повернутися. Ми рушили назад. І вирушилися з повротом до Маріуполя. 3 Були голосні вибухи. Літали літаки. Літали самоліти. Денис зупинився. Денис запаркував при перехідзі підземним. А я побігла через нє в подвір'я. Підземний перехід. Коли я відкрила, коли відчинила двері, щоб зайти до півниці, побачила маму і брата. Шок від того, була в шоку, що живу і патрю на мене. Мама мені сказала, ми подумали. Мама мислила, що маю халюцинації. Тато також не вірить, ми тата не мог увірити. Злопалися ми 2 торби з їх документами і побігли. Ми вибігаємо з підвалу, ще не встигаємо вискочити. Занім дотарлися до вулиці. Обстріл. Зачався обстріл. Ми їхали в машині. Коли їхали з Денисом, не могли ми до кінця увірити, що ще врятувалися. Нам потрібно було мусіліśmy доїхати до всі, щоб то собі усвідомити. Це. На мене чекав чоловік. Мож і син чекали на мене. І коли вискочиліśmy з самоходу натихмяст. Я одразу устискала моїх хлопців. Своїх хлопців і а мож уніс у мене в рамінах. Підняв. Так, отак. Отак. А тепер поміняли. А зараз зміна. Я думав, що тебе. Мислявим, що тебе забили. Мені було страшно, ще балим. Страшно. Прям так страшно, що а коли я приїхав? А коли приїхав, вам це почулось? Оповідь. А ти пам'ятаєш, як я тебе? Пам'ятаєш, як я тебе утішила? Так. Ти мені дуже міцно. Моцно мені обійлась, так? Да. Так. Ти пам'ятаєш? Алевтіна і її родина надал są в Україні. Dzień 56. Rosyjskie wojska kontrolują cały Mariupol, oprócz huty Azovstal. Tak dziś wygląda Azovstal. Żołnierze czekali na wsparcie. Вони розуміли, розуміли, що jesteśmy в фатальній ситуації. І що всі можемо там згинути. Можемо загинути. Але, на жаль, ніхто nikt nie przybył. Спасіть нас від цього. Вибавте нас від цього. Ile можна дręczyć dzieci, starców, inwalidów? Pomóżcie. Pomóżcie wreszcie przerwać tę wojnę. Proszę, przestańcie, ja już nie mogę. Dzień 61. O 10 zrzucili na nas wielką bombę. Останнє, що пам'ятаю, це якесь світло. Відчуття було, що просто і таке відчуття, що все валиться на голову. Просто все почало сипатися. Все почало се валити. І п'ятиповерхова п'ятиповерховий будинок рунув. Два евакуаційні виходи і затарасувало обидва вийшля. То ми зрозуміли. Зрозуміліśmy, що знайдуємося під землею без жодного вихідя. Без жодного виходу. Деякі плакали, деякі почали молитися. Інні почали се молити.
do nas przyszło. Potem przyszło kilku żołnierzy z wojskowego bunkra. I zaczęli nas odkopywać. Było wielu zabitych, rannych. Jakaś rakieta, szaleństwo. Spójrzcie, dwie dziewczyny. Za co? Trudno mi to wytłumaczyć. Nie próbuję. Przyszedł oficer prasowy Azowa i powiedział, że mój mąż jest w spisie rannych. Kurwa, boli. W niego pociłował snajper. Trafił go snajper. Jeszcze tam. Dowiedziałam się, że mógł być ewakuowany śmigłowcem, ale odmówił, bo ja i Światosław byliśmy w schronie. Trudno było się budzić, bo z dnia na dzień mieliśmy coraz mniej sił. Na śniadanie dostawaliśmy łyżkę makaronu, wodę i sól. Dzieci były bardzo głodne. Rysowały jedzenie. Trzydziesty kwietnia był dla nas niezwykłym dniem. Obudziła nas cisza. Dzień 66. Hanna spędziła pod ziemią ponad 2 miesiące, gdy uzgodniono ewakuację cywili z Azowstalu. Wreszcie zobaczyliśmy niebo. Poczuliśmy powiew wiatru. Po tym, jak tkwisz tam 2,5 miesiąca i wiesz, że możesz umrzeć i nigdy więcej nie zobaczyć nieba ani słońca. Jak ma na imię? Światosław. Pięknie. To niesamowite uczucie. Azowstal został obrócony w ruinę, jak w horrorze. Od razu zadzwoniłam do brata. Powiedział, że z żoną czekają na nas w Zaporożu. Płakałam i po prostu cieszyłam się, że żyjemy i że możemy się znów spotkać. Szczerze mówiąc, w pewnym momencie straciliśmy już nadzieję. Myśleliśmy, że wszyscy o nas zapomnieli, że nie wyjdziemy. Wielkie podziękowania dla naszych żołnierzy, którzy tam zostali. Jesteśmy z wami. Zrobimy wszystko, żeby was wydostać. Wojsko miało internet i łączność telefoniczną. Natychmiast zadzwoniłam do męża. To było tak, jakbyśmy się ani na chwilę nie rozstali. Czułam ból nie do opisania i wyrzuty sumienia, że przeżyłam i się wydostałam. A on nadal tam był. Ranny, pod bombami. Powiedział, że bardzo wielu chłopców ginie.
że to miejsce śmierci. I powiedział, że być może nie wróci i powinnam poszukać innego mężczyzny, ojca dla Światosława. Poprosił, wybierz dobrego tatę dla Światosława, bo ja już nim nie będę. Ocaleli z Mariupola są dziś rozrzuceni po Ukrainie i całej Europie. Trudno zaczynać od zera, kiedy już się coś miało. Jestem lekarką, mogę się tu przydać. I dlatego na razie tak żyjemy, wspierając siebie nawzajem. Oksana mieszka z rodziną w Kijowie. Nikita, ostrożnie. Trudno żyć z taką traumą. Psychicznie czasem bardzo trudno. Nikita? Chodź. Ale dla dziecka trzeba być silnym. Dawać mu przykład. Trzeba cenić każdy dzień tego życia. I staramy się to robić. Staramy się. Naszym ukochanym miastem jest Mariupol. Umarły mi dwa psy i babcia Hala. Elena i jej rodzina również są w Kijowie. Mam na plecach ranę, oderwaną skórę. Siostra ma rozciętą głowę. Mama wyrwane ciało z ręki i dziurę w nodze. A 26 jeszcze umarł mi dziadek. Nie było już pomocy medycznej. Nie mogliśmy wezwać lekarza. Po 8 dniach tata się wykrwawił i umarł. Jeszcze przed wojną żartowaliśmy. Mówił, umrę i takie tam, a ja pytałam, a odłożyłeś pieniądze? Bo pogrzeby są drogie. On na to, pochowasz mnie w ogródku. Żarty żartami, a tak wyszło. Mariupol? Zawalił się. Jak nasz dom? A to? Moja starsza siostra zginęła z mężem. W ciągu 2 dni straciłam 5 najbliższych osób. Olga mieszka w Holandii. Podejrzewam, że ciało mojego męża do tej pory znajduje się pod gruzami naszego domu, jak i ciała moich rodziców. Wyobrażałam sobie najgorsze, że ich bunkier się zawalił i on powoli umiera z braku powietrza. Ale kilka dni później koleżanka z Francji przysłała mi nagranie, na którym zobaczyłam męża, jak wychodzi z Azowstalu o kulach. Dzień 82. Batalion Azow zaczyna kapitulować. Kryło i setki żołnierzy dostają się do niewoli.
uwolnić obrońców Mariupola. Ja żywu w żyję w oczekiwaniu na dobre wieści, że mój mąż wróci. Hanna i Światosław są w Niemczech. Co wieczór wyobrażam to sobie i jestem pewna, że tak się stanie. I ja pewna się tak będę. Kiedy możesz co wieczór siadać obok ukochanej osoby z kieliszkiem wina, zamówić pizzę i obejrzeć razem serial, to nieważne, jak ciężki byłby dzień, jest to najszczęśliwsza chwila i jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Codziennie rano widziałam z okna ukraińską flagę. To było niesamowite. Ja opuszczam, ty podbiegasz i podnosisz. Teraz widzę trójkolorową szmatę na tym samym budynku. A my podnosimy flagę. Tylko szybko. Wywieszaną przez kretyna z szyderczym uśmieszkiem. Już? Na jego znak. Biec? By powiesić tę idiotyczną szmatę, trzeba było zabić przy najostrożniejszych szacunkach 30 tysięcy cywilów, żeby mogli się uśmiechać na ruinach i mówić, że tu zaczyna się odrodzenie Rosji. Rosja nielegalnie zaanektowała część południowej i wschodniej Ukrainy, w tym Mariupol. Chcę, by mnie usłyszały władze w Kijowie i ich mocodawcy na Zachodzie, by wszyscy to zapamiętali. Mieszkańcy Ługańska, Doniecka, Chersonia i Zaporoża zostają naszymi obywatelami. Na zawsze. My wybraliśmy z ada. Wydostaliśmy się z piekła. Wydaje mi się, że tylko mieszkańcy Mariupola mogą zrozumieć to piekło. Nikt nie wie, ile dokładnie osób zginęło w Mariupolu. Ukraińskie władze szacują, że ponad 25 tysięcy. Wiktoria i jej rodzina nadal są w Ukrainie. Kiedy umarła babcia, tak? Ciągle siedziałem w oknie i patrzyłem na chmury. A nóż się do mnie wychyli. Musimy kupić samolot z otwieranym oknem i jej dotknąć. Dotknąć babci? Poczuć ją. To możliwe? Możliwe. Wersja polska na zlecenie HBO High Venti Poland. Tekst Michał Kwiatkowski. Czytał Piotr Borowiec.